Dzień dobry Państwu. Wreszcie długo oczekiwany, długo wyczekiwany, w ogóle długo, paprykarz Winiego. Finalnie w takiej oto formie, czyli w puszce. Paprykarz był niesforny i po prostu trafił do puchy. Sprawdźmy, jak on się przedstawia. Mamy tu do czynienia z klasycznym paprykarzem szczecińskim. Proszę bardzo. Tak wygląda. O! I co my zrobimy? Zrobimy dwie wersje. Jedną wersję z masełkiem, a drugą bez. Bo właściwie do paprykarza nie jest potrzebne żadne masełko, ale Niektórzy lubią, więc można sobie pozwolić na tutaj troszeczkę masełka. I proszę bardzo, nałożę paprykarzu na jedną i drugą kanapkę. Ciach, ciach, ciach. O, trochę za dużo. Do paprykarzu doskonały jest ogóreczek. Można go pokroić na małe kawałeczki albo po prostu zjeść całego dużego, ponieważ jest nie jest za duży, to właściwie nie trzeba go kroić na małe kawałki. Ja, gdy ogórek jest duży, kroję go sobie na plasterki. A gdy jest taki akuratny, to nie. Paprykarz, oczywiście ja już go znam, jest taki, jak powinien być, ale wiecie, że ze wszystkim lubię przesadzać, więc ja jeszcze dodam trochę pieprzu i soli, prawie nic. No i przystępuję do konsumpcji. Teraz najpierw kanapeczka z masełkiem idzie na test. No co? Świetny. Skoro go sprzedaję, to jaki inny miałby być? Jeżeli ktoś lubi zbytki, to dodać trochę masełka nie jest głupią sprawą. Aczkolwiek bez masełka również smakuje świetnie. Ja zjadłem go sobie dzisiaj na chlebku orkiszowym. No i co? Już od dzisiaj dostępny na winiego.com. Winiego.com. Jeszcze dodam link w opisie, żebyście nie musieli wpisywać przez jakąś złą literkę, na przykład często przez V ludzie wpisują moje imię, a nie po polsku przez W. Więc po prostu w opisie filmiku będziecie mieli adres, żebyście mogli po prostu tylko kliknąć i zamawiać każdy minimum po 100 paprykarzy. Trochę mniej też się da, ale od razu moim zdaniem powinniście zamawiać 100. Asa!